Witam Państwa w kolejnym odcinku UFO Historii, a naszym gościem jest Arek Kocik, przedstawiciel warmińsko-mazurskiej grupy ufologicznej. Witaj, Arku, serdecznie. Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy. W dzisiejszym odcinku nie będziemy jednak rozmawiać o nowych obserwacjach w północno-wschodniej Polsce, gdzie Arek działa, ale zajmiemy się kilkoma trudnymi pytaniami, kwestiami związanymi ogólnie ze zjawiskiem UFO. Zapytamy m.in. o to, kto nam chce narzucić nową wizję tego zjawiska i dlaczego nagle ufitów zamienia się na kryptoziemian. Powiemy też kilka słów o Emilcinie i o tym, czy Wojsko Polskie może coś ukrywać w temacie Noli. Ale to nie wszystkie trudne pytania, które padną, zatem usiądźcie i posłuchajcie. Arku, jak nasi słuchacze mogą dotrzeć do waszej strony, waszej nowej strony, bo WMGU wkracza na nowe wody, nowe terytoria. Od jakiegoś czasu nie było jakiejś uaktualnień tej naszej strony. Najprościej przez Facebooka, tam będzie WMGU Olsztyn, powinno się wyświetlić. Lada chwila powinien być wywiad z Bogusiem Zabielskim, z twórcą grupy. No i powinniśmy mieć też udostępnione zeszłoroczne nasze spotkanie w Reszlu dla szerszego grona słuchaczy. No zobaczymy, jak to tam wyjdzie, kiedy się nasz członek grupy Kamil z tym wszystkim ogarnie. Ale zapraszam do przejrzenia tych materiałów, które są w tej chwili na stronie. Tak, a warto czekać, bo w sumie WMGU to jedna z niewielu aktywnych grup ufologicznych w Polsce. Większość z nich niestety się rozpadła, ewentualnie badacze działają w pojedynkę. Arku, w ufologii się dzieje bardzo dużo. Wystarczy na chwilę odwrócić wzrok i omijają nas nowe ciekawe wątki i informacje. A jedną z najgorętszych spraw w ostatnich dniach jest słynny film przedstawiający UFO Meduzę. Przypomnę, że zaprezentował go producent filmowy, wideobloger Jeremy Corbell. Film miał zostać wykonany w Iraku przed kilkoma laty. Przedstawia, jak powiedziałem, UFO Meduzę, dziwny obiekt, który po przelocie nad bazą wojskową miał się skryć w wodzie na kilkanaście minut i potem wystrzelić w niebo. Niektórzy z widzów, niektórzy z komentujących się wręcz przerazili tego nagrania, twierdząc, że to jest jakaś istota z innego wymiaru, nieznany nauce stwór, albo obca istota z jetpackiem. Arku, czy ty widziałeś ten słynny filmik? Co to według ciebie jest? Bo rodzą się bardzo niezdrowe emocje i bardzo różne interpretacje. Niektórzy mówią, że to jednak nie gość z innego wymiaru, a na przykład ptasia kupa. Oglądałem ten film parę razy, przyglądałem się właśnie, żeby sprawdzić, czy to nie jest przypadkiem ptasia kupa po prostu zabrudzona. Ten film jest nagrany kamerą termowizyjną nad bazą z wysokości. Kamera była umieszczona na sterowcu, który miał monitorować powietrze nad tą bazą, głównie dlatego, że Irakijczycy wpadli na genialny pomysł i wysyłali balonami podwieszone granaty i te granaty w jakiś tam sposób miały spadać i coś tam robić, więc żeby w jakiś sposób temu móc zapobiegać, umieszczano właśnie w powietrzu sterowce i właśnie z wysokości sprawdzano teren bazy, czy coś nie nadlatuje i w jakiej formie. I jedna właśnie w 2017 roku nagrano właśnie taki obiekt, który przelatuje, przy czym są takie rozbieżności w tym, co widać i tym, o czym mówią. A mianowicie mówią, że ten obiekt leci, skrywa się właśnie w wodzie i wylatuje do góry. Na filmach natomiast widać tylko sam przelot tego obiektu. Ja przyjrzałem się dokładnie, nie jest to kupa, dlatego że jak się dokładnie przyjrzeć, te macki, które zwisają z tego obiektu, widać, że się przesuwają względem siebie w czasie lotu. Więc raczej zabrudzenie takie na kamerze czy na jakimś tam szkle, to nie to. Natomiast otwartą kwestią zostaje to, czy nie jest to zespół baloników podszczepionych, jakiś tam zszczepionych razem, który przelatuje. Tak mniej więcej wyglądają właśnie balony, takie małe, helowe balony, które się szczepi, które tam uciekną gdzieś i tam się powoli przemieszczają w spokojnym powietrzu. To by to właśnie sugerowało, bo tego momentu, tak jak już mówiłem, gdzie on chowa się pod wodę i startuje, tego nie ma. Natomiast widać, że jest to obiekt materialny. Te rzeczy, które on tam w pewnych momentach staje się bardziej ciemny, bardziej jasny, to jest kwestia już samej matrycy, która zbiera właśnie te wszystkie informacje, które tam i zapisuje.
przetworzenie samego obrazu i jeżeli jest to tło bardziej ciepłe, no to troszeczkę inaczej to wygląda, jeżeli tło jest chłodniejsze, obiekty, które są chłodniejsze, lepiej są widoczne. Dlatego ten obiekt wydaje się, że on tam w tym momencie staje się niemalże przeźroczysty. Po prostu tak działają tego typu kamery. Tu nie należałoby szukać jakichś tam dziwnych rzeczy. Ale z drugiej strony należy też przypomnieć, że wielokrotnie mieliśmy też w ufologii jakieś właśnie informacje o tym, że jakaś meduza przelatuje prócz wszystkich takich tradycyjnych obiektów, takich jak spotki, trójkąty, czy jakieś tam jeszcze inne rzeczy, także były informacje o meduzach, z tym, że nie ma ich zdjęć, natomiast są opisy, a opis raczej nie zawsze musi być tożsamy z tym, co my widzimy. Po prostu, no, tak jak można powiedzieć, jeden obraz to 1000 słów. Ciężko powiedzieć tak naprawdę, co to jest, dlatego że z drugiej strony nie wiemy czas, jaki to jest, czy nie było jakiegoś tam święta narodowego, czy i w Iraku, czy jakiegoś święta religijnego, gdzie tradycja nakazuje, albo może jest po prostu tradycją wypuszczanie jakichś rzeczy w powietrze, tak jak swego czasu u nas były modne wypuszczanie w powietrze tych chińskich lampionów. Być może, że tam jest to samo, natomiast to, co jest dostępne na rynku, kształty, jakie są tych balonów dostępnych na rynku, no nie wiemy. Tam widać wyraźnie takie dwa rogi u góry na tej meduzie, no, które się jednoznacznie raczej z takim półksiężycem kojarzą. Być może, że jest to właśnie, tak jak mówię, balony, no ale to mogą stwierdzić tylko ci, którzy tak naprawdę widzą obiekt. Tam wojskowi sami nie widzieli tego obiektu, no pewnie przelatywał w nocy, a nie widzimy żadnych ludzi, którzy by przechodzili, którzy by zwrócili na to uwagę. Natomiast jeżeli by ten obiekt przylatywał w nocy, byłoby to bardziej spokojne powietrze i no, on by po prostu tak się zachowywał. Tam się wiąże z tym jeszcze taka teoria trochę konspiracyjna, mówiąca, że wiesz, do tej pory opowiadano, że no, obcy to mogą nie być kosmitami, to mogą być przybysze z innego wymiaru. I nagle trach na początku 2024 roku, wyciek filmiku, na którym pojawia się coś, no nie z tej ziemi, coś, czego się opisać nie da. Także może nawet jest coś w tym rzeczywiście, nie wiem, zobaczymy, może się pojawią jakieś nowe komentarze, może będzie ten film w lepszej jakości dostępny. Ale przejdźmy do innych kwestii, takich bardziej kontrowersyjnych. Arku, niebawem będziemy wchodzić w 65. rocznicę słynnej katastrofy UFO w Gdyni. Jak ty podchodzisz do tego zdarzenia? Czy to było polskie Roswell? Czy możemy to tak nazwać? A może to przypadek, do którego dorobiono trochę legendę, mającą niewiele wspólnego z prawdą? Czy te opowieści o kosmicie z plaży, będące no, najbardziej chwytliwą częścią, mają jakiekolwiek ugruntowanie w faktach? No, w sumie można by było nazwać to zdarzenie polskim Roswell, chociaż jest troszeczkę być może, że bardziej ciekawe od tego w Roswell, dlatego że do basenu portowego wpadł obiekt, bezsprzecznie obiekt, który nie był, że tak powiem, pochodzenia ziemskiego, znaczy w tym sensie, że spadł, nie był wystrzelony z ziemi i spadł, tylko po prostu coś spadło, nie wiadomo dokładnie co. Widzieli to ludzie i była reakcja służb, byli tam zaangażowani nurkowie, którzy poszukiwali tego czegoś, a reszta rzeczy, które wpływały do ogólnej wiadomości, można już tak troszeczkę potraktować jako właśnie legendę miejską, no bo w sumie nie ma żadnych dowodów czy jakichś tego typu rzeczy na to, że wydobyto tam konkretny obiekt. Nie ma dowodu na to, że coś pod wodą, coś co świeciło jeszcze pod wodą, że samo odpłynęło czy coś po to przyleciało i zabrało. I właśnie odnalezienie tej postaci, którą miało zabrać wojsko do badań i która koniec końców została odwieziona za naszą północną granicę, czyli tam do Związku, ówczesnego Związku Radzieckiego, jest to bardzo takie, no z jednej strony prawdopodobne, bo gdyby coś takiego miało miejsce, tak by się to zadziało. Z drugiej strony, no troszeczkę więcej nam potrzebno jest twardych dowodów. Ciężko powiedzieć, w którym miejscu zaczyna się właśnie legenda, a w którym miejscu ta legenda ma jakieś tam swoje
podstawy, dlatego że trzeba powiedzieć o tym, że w tym czasie jeszcze były takie żywe wspomnienia tego, że właśnie za wschodnią granicę zostały zabierane między innymi nawet szyny kolejowe, więc być może, że ta legenda też ma odzwierciedlenie w sytuacji właśnie takich wspomnień, że no wszystko, co u nas się pojawi, musi zostać nam przez nich skradzione. Ciężko powiedzieć, być może, że coś wypłynie jeszcze nowego. To jest nasz taki wstęp do powrotu do Gdyni, do sprawy z 1959 roku. Będziemy się tym jeszcze zajmować na kanale UFO Historia, ale nie tylko. Wydaje mi się, Arku, że jest trochę tak, że ta historia ożyła w latach, kiedy się pojawił internet. Kiedy ty zacząłeś się interesować zjawiskiem UFO, czy ty pamiętasz, że o katastrofie w Gdyni mówiono, pisano? Czy ona była popularna? Bo ja mam takie wrażenie, że duża część tej legendy Gdyni, na przykład o tym, że tam wisiał jakiś obiekt nad miastem potem, oczywiście jest też sprawa tego humanoida, że to wszystko się bardzo spopularyzowało w momencie, kiedy no, nastał w Polsce internet. No, incydent w Gdyni był chyba opisywany przez panów Rzepeckiego i Piechotę w którymś z czasopism, z tego co pamiętam, ale nie jestem od... Ja chyba właśnie zanim jeszcze był tak popularny internet, zanim to o tym już można było przeczytać, z tego co pamiętam. Natomiast taki rozkwit, no to rzeczywiście, no w tej chwili przepływ informacji jest taki i tych stron czy miejsc w internecie, gdzie piszą różne niestworzone historie, jest bardzo dużo. Ciężko jest powiedzieć, kto dorobił właśnie do tego ciąg dalszy, że tak powiem. Ale wydaje mi się, że ta historia żyła już wcześniej, zanim jeszcze był internet popularny. Tak, niewątpliwie ta historia żyła, bo katastrofa UFO w Gdyni została dość bogato opisana w ówczesnej prasie w momencie, kiedy się zdarzyła. Mnie interesuje to, wiesz, czy się nią potem interesowano, czy było tak jak z Roswell właśnie, czyli się zdarzyło, potem nikt nie pamiętał przez 30-40 lat i sobie przypomniano, że coś takiego było. My jeszcze do tego powrócimy. Okazuje się, że wszelkie ślady tej historii na temat kosmity, który się czołga po plaży, prowadzą do literatury brytyjskiej. Czyli sprawa z Gdyni wygląda trochę tak, że rzeczywiście jest coś a la polskie Roswell, tylko nic się w tym nie spina pomiędzy tą wersją historyczną, która nam wynika z opisów prasowych, a tą wersją, którą znamy współcześnie jako właśnie legendę miejską. Ale to jest inna sprawa. Jeżeli macie jakieś wnioski, pytania o katastrofie w Gdyni, to piszcie. Bo jeszcze się tym będziemy niewątpliwie zajmować. Z punktu widzenia, tak jak powiedziałeś, brytyjskiego, to jest mniej więcej tak jak u nas, gdzieś tam za lasami, za górami dzieją się niestworzone historie i to opiszemy, a i tak tam nie możecie dotrzeć i tego sprawdzić. Przecież Brytyjczycy długi, długi czas uważali, że u nas chodzą po ulicach białe niedźwiedzie. Więc takie opisywanie tego, że gdzieś tu właśnie w Polsce coś takiego miało miejsce, no jest no takie normalne działanie gazet brukowych. Także no być może, że to należałoby połączyć, być może, że to z powrotem do nas wróciło, taka informacja jak echo. Tak, tym bardziej, że kiedy ktoś przeczytał potem, że w Anglii piszą, że u nas się kosmita czołgał po plaży, no to wiesz, jako że to była informacja, która przybyła z zachodu, no była traktowana jako wybitnie prawdziwa. Ale jak mówię, do katastrofy UFO w Gdyni jeszcze sobie wrócimy, bo tu jest wiele wątków do wyjaśnienia, wiele też takich paradoksów, bo okazuje się, że na przykład, wiesz, świadkowie opisywali ten obiekt jako w sumie bardzo niewielki, a koniec końców potem się okazuje, że no gdzieś z tego obiektu wypadł chyba po drodze, bo nie wiemy, jak się tam znalazł na tej plaży u kosmita. Także tak to wyglądało. Ale przejdźmy do kolejnego pytania, trudnego, już bardziej współczesnego. Ono się wiąże z tym, czego jesteśmy świadkami tu i teraz. Chodzi o zmianę żargonu ufologicznego, czy też terminologii używanej odnośnie zjawiska UFO. Najpierw odgórnie zastąpiono termin UFO słowem UAP. Od pół roku mniej więcej coraz częściej się słyszy słowo NHI, nieludzkie inteligencje, istoty nieludzkie. Porzuca się termin obcy, kosmita, ET i tak dalej. Zauważalny jest zwrot też w takim kierunku hipotez niekosmicznych. On się wyraża tym, że nagle Grasz powiedział, że no wiecie, może być tak, że to wcale nie są kosmici, to mogą być przybysze z innej linii czasu, to mogą być przybysze z innych rzeczywistości. No i co się stało? Środowisko eksplodowało, badacze tacy jak Avi Loeb zaczęli drążyć temat, coraz częściej o tym piszą, pojawiają się publikacje mówiące, no wiecie, może to jest jakaś protocywilizacja, która mieszka z nami na Ziemi i tak dalej, i tak dalej.
Innymi słowy, Arku, nagle się okazuje, że przestawiono wajchę i te alternatywne teorie na temat pochodzenia UFO trafiły do mainstreamu. Oczywiście to nie jest tak, że one wcześniej nie były omawiane. One były omawiane, owszem, ale raczej w środowisku, tak, wśród entuzjastów. Natomiast nagle to wszystko dociera do mas. Wiesz, kryptoziemianie, przybysze z przyszłości, z innych wymiarów i tak dalej, i tak dalej. No, mnie te teorie nie dziwią, ciebie też nie. Natomiast kogoś, kto się nigdy UFO nie interesował i myślał sobie, że to są kosmici, to nagle otwarcie na takie inne możliwości może trochę zaskoczyć. Może wręcz być takim szokiem poznawczym. Jak ty podchodzisz zarówno do tej zmiany terminologii, jak i do tego przestawienia wajchy? Czy ktoś przypadkiem nie chce nam narzucić nowego postrzegania tego zjawiska? Bo po co to robi, to pewnie prędzej czy później się okaże, ale czy powoli nie otwiera nam się, albo nie staje nam się już jasnym taka sytuacja, że to wszystko jest robione po coś? No z jednej strony powiedziałbym nareszcie, dlatego że takie jednostronne patrzenie, że wszystko co przylatuje i dziwne się dzieje jest po prostu gośćmi z kosmosu i to są Marsjanie czy Plejadanie czy ktokolwiek inny w sposób taki jednostronny, też jest jakimś tam przekłamaniem, bo tak jak Arek Miazga znalazł bardzo wiele przykładów w naszej historii na właśnie zjawiska czy postacie wysokiej dziwności, no to nie da się inaczej tego wytłumaczyć, jak właśnie cywilizacje, które kiedyś były, cywilizacje nieludzkie, czy transformowanie się poprzez wymiary. W naszym takim rozumieniu, jak do tej pory, to po prostu stoimy w tym samym miejscu, w którym stał w poznawaniu fizyki przestrzeni, w tym samym miejscu, w którym stał Newton, więc troszeczkę nam tak, że tak powiem, no daleko do rozumienia tego, czym jest wielowymiarowość świata i tego typu rzeczy. Tutaj z jednej strony mamy do czynienia ze zmianą narracji dotyczącej właśnie zjawiska powietrzne, a nie obiekty materialne. Chodzi według mnie o takie bardziej rozproszenie tego tematu, zawężenie go do jakiejś tam części, a de facto zarzucenie takiego odbiorcy wielością informacji na tyle dużą i rozbieżnością w tych punktach tych informacji na tyle dużą, że tego no, nie da się, że tak powiem, połapać, czy w jakąś tam jedną stronę pójść. To się wszystko zdaje, że się jakby komuś zależało na tym, żeby to się rozmyło, że w sumie nie wiemy, o co chodzi na tej zasadzie. Każda z tych teorii dotyczących właśnie kryptoziemian, przybyszy z przyszłości, ona funkcjonowała, tak jak mówiłeś, w nazewnictwie czy pojęciu osób badających, ale tak jak powiedziałeś, że właśnie w tej chwili jest ogólnie dostępną informacją i mimo wszystko ona nie wyjaśnia niczego, a wręcz przeciwnie, wszystko zaciera i zamydla i tworzy taki dookoła tego dym. No bo cóż oznacza innego, nieludzka, nie nasza z przyszłości, no my sami z naszej przyszłości, czy my byśmy byli w stanie wpłynąć na naszą przeszłość tak, żebyśmy mieli teraźniejszość taką, a nie inną? No i tu właśnie rodzą się następne dylematy w teorii przesunięć czasowych, więc cofamy się, zabijamy własnego dziadka, więc nie możemy sami powstać na tej zasadzie. Dosyć fajna fabuła, ale no nie wiem, czy za tym cokolwiek idzie więcej. Tego przesunięcia? Powiem ci, że na przykład tak, niektórzy się dopatrują w tym terminie nieludzkie inteligencje NHI albo nieludzkie obiekty, takiej subtelnej próby przekazania nam, że te obiekty czy też postacie, one są z Ziemi, ale są nieludźmi, czyli są inteligencją, która jest stąd, ale nie jest z nami. Tak to niektórzy odczytują, że to jest takie mrugnięcie okiem. Oczywiście ten termin może być też stosowany w szerszym zakresie, do po prostu każdej innej inteligentnej formy życia, także takiej, która przybywa z innej planety. Natomiast wiesz, nagle taka dość duża zmiana jest podejrzana. Mówi się też o takiej próbie trochę zrewidowania terminu UAP, że zamiast niezidentyfikowane zjawiska powietrzne, będziemy mieli niezidentyfikowane zjawiska anomalne, czyli skrótowiec zostałby taki sam, UAP, ale mielibyśmy zupełnie zmienioną formę i znaczenie tego słowa. Także to wszystko, ta zabawa czemuś służy. Pytanie czemu? Myślę, że się nie dowiemy na 100% teraz, możemy sobie dywagować jedynie, ale to przecież kiedyś prędzej czy później wyjdzie. Pytanie, czy to się dzieje przypadkiem, bo może być to próba rozmywania
tego tematu, a z drugiej strony można równie dobrze założyć, że to jest po prostu próba wprowadzenia nas do konfrontacji z tym zjawiskiem. Także to jest bardzo ciekawe, ja bym tego wszystkiego tak od razu nie przekreślał. Termin UAP, on się nie przyjął tak według niektórych, że jest zbyt, wiesz, wieloznaczny i tak dalej, ale jak już kiedyś mówiłem w którejś innej audycji, no pojawiają się takie próby poszerzenia go. Czyli my czytając w jakichś dokumentach, w sumie teraz to już nie wiemy, czy chodzi o te niezidentyfikowane zjawiska anomalne, mogące być wszystkim, czy niezidentyfikowane zjawiska w powietrzu. Zresztą paradoksem też jest to, że biuro AARO bada UAP-y, czyli te obiekty w powietrzu, a formalnie bada obiekty we wszystkich ośrodkach ruchu, czyli też w wodzie. Także to wiesz, oni muszą też ujednolicić trochę tą terminologię. Arku, ale czy ty nie masz takiego wrażenia, że choć ufologia się stała popularna, to lekko zgłupiała? Promowane są zdarzenia typu UFO w Miami. Nie jesteś też rozczarowany lekko tym, co się wydarzyło wokół ruchu ujawnienie disclosure, bo wszystko wskazuje, że ktoś znowu zagrał ludziom na nosie. No to się wiąże z tym poprzednim pytaniem, no bo tutaj możemy powiedzieć, że no pojawiły się postacie typu właśnie Grasz i inni, którzy mówią to, co większość ludzi chciałoby usłyszeć, to znaczy Amerykanie posiadają statki właśnie tych nieludzi, że tak powiem, i tak dalej. I oprócz tego jest masa właśnie filmików tego typu, jak właśnie ta Meduza, jak właśnie te UFO w Miami. W ufologii zawsze było tak, że bardzo wiele osób starało się sfingować zdarzenie tylko po to, żeby zabłysnąć. W tej chwili, kiedy temat UFO wypłynął w świat i stał się bardziej poważnie traktowany, takich osób będzie na pewno dużo, dużo więcej. Po prostu no, chcą zasłynąć, a medium, jakim jest internet, YouTube, gdzie te wszystkie filmiki można skrzętnie pokazać, TikTok czy jakieś jeszcze inne miejsca, gdzie można się pokazać i swoje dzieła, raczej no, pokazuje to, że mamy tego dużo. To nie są pierwsze zdjęcia, nie są pierwsze osoby, przecież zakładano sekty nawet w Polsce, była sekta Niebo, była sekta tam Antrowic czy coś takiego. To się niczym nie różni od tego, co za chwilę będziemy mieli tutaj ogólnie dostępne. Tak, to jest zdecydowanie takie zgłupienie, ale takie to dotyczy zresztą całej naszej cywilizacji, że tak powiem, na ten moment. No bo jeżeli bardzo dużo jest filmików chętnie oglądanych o tym, że psiak jest wrzucany do hodowli krokodyla i ten psiak próbuje się uratować i tego miliony ludzi to oglądają i klikają, podobne filmiki będą już fingowane w zakresie obserwacji UFO, jakiegoś tam przelotu obiektu. Zresztą pewno też Marek ma w UFO relacjach na pewno bardzo dużo doniesień czy zapytań dotyczących przelotów satelitów Maska, gdzie zdawało się, że wszyscy wiedzą, że coś takiego jest, że będzie przelatywał. Te informacje są ogólnie dostępne, a zawsze zdarzy się ktoś, kto nagra, wrzuci filmik właśnie, że o przelocie UFO i ten filmik ma setki, tysięcy odtworzeń. Co prawda pod opisem bardzo często też są już wyjaśnienia, ale ten opis trwa i to wszystko jest. Więc to jest z jednej strony no, taka klęska internetu i klęska inteligencji ludzkiej, że tak powiem. Właśnie pokazanie czegoś takiego i zachwycanie się tego typu filmami, a to rodzi to właśnie, że mamy w ten sposób, że te ruchy takie, które faktycznie chcą coś pokazać, ujawnić, pokazują, nie są zagłuszane przez właśnie takie chwytliwe filmiki, chwytliwe informacje. Tak, powiem ci, że w Polsce jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że pomimo to, że istnieje mainstream i ten mainstream się nigdy UFO-em nie interesował, ten mainstream sobie teraz produkuje nowych bohaterów, nowych ekspertów, zupełnie wyciągniętych z kapelusza, na przykład bracia S, którzy na swoim kanale, gdzie się dotąd zajmowali polityką i księżmi, oto postanowili się zająć zjawiskiem UFO, no bo to daje zysk, tak? Ale u nas jesteśmy jeszcze w takiej dobrej sytuacji, że mamy bardzo silny głos badaczy, którzy, wiesz, z tym zjawiskiem się stykali. Ja tutaj nie mówię o tej starej gwardii typu Robert Leśniakiewicz, chociaż Robert Leśniakiewicz jest aktywny, prowadzi blog, ale cały czas żyją Krzysztof Piechota, Bronisław Rzepecki, oni się odcięli.
odcięli się, ale mogą się w każdej chwili włączyć. Ale pomimo wszystko jest takie drugie pokolenie w WMGU i działacie, tak? Jest Damian, jest Arek Miazga. Chodzi mi o to, że dziwnym zbiegiem okoliczności w mediach i tych polskich, i zagranicznych promuje się ludzi, którzy tak naprawdę z tym badaniem UFO, znaczy, wiesz, ja nie lubię też terminu badanie UFO, bo do badań to trzeba mieć sprzęt i to są prace dokumentacyjne, ale jednak zawsze są, tak? Ma się bliski kontakt z tym zjawiskiem, ze świadkami. Natomiast w internecie promuje się ludzi, którzy w zasadzie mówią, tak? Oni nawet tam nigdy niczego nie rejestrowali i tak dalej, i tak dalej. My jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że ludzie, którzy no, są profesjonalistami, jak mówię, jak wy, jak Damian Trela, Arek Miazga, są obecni w internecie i ich głos jest słuchany. Natomiast na Zachodzie się stała dziwna rzecz, że słucha się przede wszystkim, wiesz, takich wydmuszek internetowych, typu Grasz, typu Korbel, Nick Pope i tak dalej, i tak dalej. Prawdziwi ufolodzy, zauważ to, Arku, zniknęli. Oni się nie wypowiadają, ich opinie nie interesują mainstreamu. W Polsce też nie interesują mainstreamu, ale u nas ten głos jest słyszalny w internecie. Każdy, kto się interesuje zjawiskiem, może go usłyszeć. Myślę, że to jest dobre. Znaczy u nas podejrzewam też, gdyby było bardziej medialnie, to coś takiego też byśmy mieli, dlatego że no, jeżeli za ekspertów bierze się celebrytów w jakiejkolwiek dziedzinie innej, którzy naprawdę nie mają bladego pojęcia o temacie, w którym próbuje się ich zdanie przekazywać jako ekspertów, no to pewnie tylko udało się nam, że tak powiem, tak jak powiedziałeś, uciec od tego, chociaż mamy też i dziennikarzy, którzy długo siedzą w UFO i tak zniekształcają wszystko, jak tylko się da, plus to, że potrafią sami fabrykować dowody, więc dowody, no nie tyle dowody, co fakty próbują. I wtedy to wszystko dziwnie wygląda, dlatego że są bardziej medialni od osób, które faktycznie starają się przynajmniej sprawdzić, co to jest. To jest właśnie to. Tak, ale mimo wszystko nie jest jeszcze u nas najgorzej. Są ludzie, których można usłyszeć w internecie, którzy mieli prawdziwy kontakt z badaniami nad UFO, czy z dokumentacją UFO. Dokumentacją UFO bardziej. Tak, natomiast wiesz, powracając do tego disclosure, mnie to się tak wydaje coraz bardziej, że to, co się odbyło, chociaż ta ustawa UFO nie weszła. Teraz tam są takie głosy, że pojawia się nowa ustawa, która mówi o tym, żeby pozwolić albo inaczej zabezpieczyć pilotów, którzy chcą donosić o spotkaniach z takimi obiektami, ale to jest inna rzecz. Coraz częściej mi się wydaje, coraz bardziej mi się wydaje, że to, co się odbyło, to był taki wstęp do wstępu. Czyli z jednej strony i ludzie związani z ruchem ujawnienia i tak zwany Deep State chcieli nam coś powiedzieć. To było ich wspólne przedsięwzięcie. Był to wstęp do kontrolowanego ujawnienia, żeby sprawdzić, jak zareagują różne grupy ludzi i entuzjaści ufologii, bo myślę, że to było skierowane przede wszystkim do entuzjastów, bo masy to przestały śledzić temat UFO od wystąpienia Grasza. Natomiast pytanie, czy to jest przygotowanie na rzeczywisty kontakt, czy może jakaś operacja medialno-psychologiczna o nieznanym nam celu, tego na razie nie ruszajmy. To wycieka od Grasza, który jest majorem służb specjalnych, więc to wszystko, zarówno Elizondo, jak i on, są osobami, które działały w służbach specjalnych i oni, no, ze służb specjalnych nigdy się podobno nie wychodzi, więc pewnie działają na rzecz tych służb z jakiegoś powodu. Być może, że są powody takie całkiem przyziemne, jak zdobycie kasy na badania, które się nigdy nie kończą. Ewentualnie wspomożenie jakiegoś polityka właśnie tym, że on się tym zajmuje i on chce ujawnić i on jest taki bardzo prawdomówny i tak dalej. Tak jak mówisz, no zobaczymy, co będzie dalej, bo to jest dosyć ciekawe, bo tam co jakiś czas się wypowiadają właśnie, że o dobra, teraz jeszcze nie, ale za tam ileś tam tygodni powiemy wszystko. Podtrzymują te tygodnie, w dalszym ciągu jest jakieś tam wyciąganie rzeczy sprzed II wojny światowej, które nie mają bezpośredniego wpływu na to, ale czy ktoś więcej słyszał o włoskim UFO niż w tej chwili było, no takie wyciąganie tego typu rzeczy jest no takie żałośnie śmieszne, że tak powiem. Tak, Grasz mógł zamiast tej magenty wspomnieć na przykład o UFO w Gdyni i wtedy byłoby ciekawie. Ale Arku, w kongresie mówi się o UAP, o nieludziach i cudach, które brzmią jak wyjęte z science fiction, a przecież druga sprawa jest taka, że amerykańscy piloci widują UAPy, a skoro oni widują, to przecież widują wszyscy.
prawda jest taka, że jeżeli się zajrzy do doniesień na przykład z PRL-u, także z trzeciej RP, no to także widywano te łapy. Potem jak żeśmy weszli do NATO, po prostu te relacje przestały wyciekać. My sami mieliśmy ludzi, których można by nazwać sygnalistami. U nas to się odbywało w trochę innych realiach politycznych tak naprawdę, kiedy państwo w ogóle milczało w kwestii UFO, ale znaleźli się ludzie jak chociażby Makieła, jak Grundman, którzy o tym mówili. Nie wymieniam tutaj już pilotów. Ale wiesz, Wojsko Polskie nadal podchodzi do UFO jak pies do jeża, mówiąc przysłowiem. I jak ustosunkujesz się do słów Igora Witkowskiego, że rozmawiał on z ludźmi, którzy się zajmowali tematem UFO z ramienia wojska? Chociaż z tego, co zrozumiałem, to chyba było już po roku 89. Czy oni nadal to robią? Oczywiście nie mówię tutaj o analizowaniu intruzji w naszą przestrzeń powietrzną, o tym, czego byliśmy świadkami względnie niedawno, kiedy wleciała kolejna rakieta ze wschodu, bo to jest norma. Takie UFO, takie UAP-y oni badają. Ale czy twoim zdaniem wojsko może mieć na oku UFO, ale i ufologów? I to jest właśnie to, że wydaje się, że wojsko to jest precyzyjna maszynka, gdzie jeden zależy od drugiego i od swojego zwierzchnika. To nie do końca musi tak być. Nie wiem, z kim rozmawiał pan Igor Witkowski, ale z tego, co ja rozmawiałem z majorem Makiełą swego czasu, jeszcze jak żył i jak próbował właśnie o tych rzeczach mówić, to nie było żadnego miejsca w Wojsku Polskim, żadnych osób, które by interesowały się tym. Major Makieła mówił, że po prostu jeżeli takie zdarzenia miały miejsce właśnie jak obserwacja jakiegoś obiektu, którego nie dało się wyjaśnić, czym on był, po prostu każdy pilot ze swojego oblotu sporządzał raport, obojętnie czy tam się coś działo, czy nie działo, to trafiało do oficera dyżurnego, i jako cały raport z działania jednostki w ciągu dnia trafiało razem z innymi raportami do archiwum. Z raportami o stanie wymiany bielizny wśród żołnierzy, o tym ile zużyło kapusty czy ziemniaków w stołówce wojskowej. Te wszystkie raporty spływały do Legionowa, do archiwum. I nikt się tym nie interesował. Nawet sprawdzenie, czy powiedzmy w danym dniu coś takiego miało miejsce, jakieś tam zdarzenie czy jakaś obserwacja, graniczyło z cudem, ewentualnie nawet z niemożliwością, dlatego że wyciągnięcie z archiwum konkretnego dnia, konkretnej godziny, konkretnego raportu, konkretnego pilota było no, przy papierach w zasadzie no, niemożliwe do zrobienia tego. Ponoć miały być tego całych tych raportów, no to wyobraźcie sobie, ile tego musi być. Naprawdę musiało być tego dużo. Natomiast major Makieła zbierał takie informacje tak po prostu od pilotów, którzy coś tam mówili. Była taka sytuacja, gdzie UFO pojawiło się nad poligonem, oj, nie pamiętam jak tam nazwa tam była. W każdym bądź razie tam właśnie było szkolenie śmigłowcowo-lotnicze i niezidentyfikowany obiekt latający się pojawił i tam wzbudził jakąś tam panikę wśród latających, no bo mimo wszystko to jest dosyć duża przeszkoda. I piloci opowiadali to, były też i zdjęcia, widziałem to zdjęcie ze śmigłowcem Mi-2 bodajże, tylko przez chwilę i do tego nie miałem dostępu, miał major o tym opowiadać, ale prosił, żeby tego nie nagrywać, dlatego że były tam wypowiedzi pilotów nagrane z kamerą, które tam chyba bodajże on nagrywał nawet. Natomiast jeden z uczestników tego spotkania potajemnie próbował nagrać to i w tym momencie pan Makieła przestraszył się tego na tyle skutecznie, że po prostu powyłączał wszystko i wyszedł i to było wszystko. To nagranie prawdopodobnie w całości mógł zobaczyć organizator wówczas spotkania, Zagórski, ale to z tego wynika, że nasi piloci byli w jakiś sposób, no nie chcieli tego prezentować ogółowi społeczeństwa, ani żadnym badaczom, dlatego że pewnie powiedziano im, że w momencie, kiedy coś takiego wypłynie, stracą możliwość pracy w wojsku, stracą możliwość latania, a to dla pilota, który bądź co bądź no, lata dlatego w większości, że po prostu kocha to robić, no po prostu to jest, uziemienie jest najgorszą rzeczą, jaką sobie można wyobrazić, no więc nie po to się szkolą, nie po to tyle wysiłku i pracy poświęcają, żeby przez takie coś, jak powiadamianie społeczeństwa o czym, co się zobaczyło, miało się stracić coś, więc
Sądzę, że w tym momencie jeszcze nie było żadnej komórki, a były to tam lata 2000, troszeczkę więcej. Nie było żadnej komórki, na to jeszcze jest jeden taki, no nie tyle dowód, co jedna przesłanka o to, że pułkownik Grundmann miał własne archiwum, a był on szefem sztabu sił powietrznych na Polskę, że po prostu on to zbierał od pilotów, tych, którzy chcieli mu coś tam przekazać, dopytywał się o to i miał swoje własne archiwum, z którym no, w zasadzie nie miał co zrobić po przejściu na emeryturę, bo nikt nie był tym nawet zainteresowany, żeby te informacje od niego brać, a te informacje nie wypływały nigdzie indziej. Zresztą o tym, że nie ma takich służb, które by instytucjonalnie zbierały takie informacje, mówił też generał Czernow, z tego co pamiętam. Też jeden z byłych szefów lotnictwa w Polsce miał wystąpienie właśnie w mundurze generalskim na jednym ze spotkań, więc to w jakiś sposób pokazuje, że po prostu tego nie było. Ale być może, że jakaś komórka, która nie ujawniała się nikomu, zajmowała się czymś takim, ale to by bardziej należało szukać wśród służb wywiadu, kontrwywiadu, być może, że oni byli zainteresowani, ale z innej strony być może, że po prostu chcieli wykorzystać to, by móc sobie w jakiś sposób znaleźć informacje o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o nowe technologie. Powiem ci, że wywiad, kontrwywiad interesował się zjawiskiem UFO, to nie jest takie głupie. Chodzi o to, że ufolodzy byli swego czasu pierwszymi, którzy donosili o dziwnych obiektach w polskiej przestrzeni powietrznej, takich, które umknęły po prostu lotnictwu. Te obiekty mogły mieć całkiem ziemskie pochodzenie, całkiem wschodnie pochodzenie, bym powiedział. I nie dziwiłoby mnie to, gdyby oni takie doniesienia monitorowali. No ale o tym sobie jeszcze kiedyś powiemy. Przeskoczmy do następnego zagadnienia. Arek Miazga powiedział ostatnio, że jego zdaniem takie przypadki jak chociażby bliskie spotkanie w Emilcinie już nie wrócą. Czy się z tym zgadzasz? Czy nie masz wrażenia, że zjawisko UFO się odsunęło od człowieka? Że nie ma już takich spektakularnych zdarzeń, jak chociażby w latach 80. jeszcze? Czy twoim zdaniem czeka nas drugi Emilcin kiedyś? Takie przypadki bliskich spotkań zdarzają się tak statystycznie, patrząc na 12, na 15 lat. Z tym, że ludzie, którzy są nauczeni, że tak powiem, tym, co zyskali ludzie, w cudzysłowie, którzy z czymś takim się zetknęli, o tym powiedzieli publicznie, raczej nie będą, że tak powiem, biec do mediów, żeby o tym porozmawiać. Z tym się spotkał też i w Słocinie Arek Miazga, więc to nie jest tak, że to się skończyło wraz z Emilicinem. To trwa, tylko że po prostu ludzie bardziej świadomie podchodzą do tego, co ja na tym zyskam, ile stracę. Sam Emilicin samemu Wolskiemu nic dobrego, że tak powiem, nie przyniósł. Owszem, rozgłos tak, ale za tym poszło dużo, zresztą ten człowiek był nękany nawet przez badacza Blanie Bolnara, no bo inaczej nie można tego powiedzieć, że po prostu miał już dosyć wycieczek różnego rodzaju telewizji, radia. Sam Blania namówił go na kompleksowe badania, zarówno psychiatryczne, jak i lekarskie. Ale tak z drugiej strony popatrzmy na tego normalnego rolnika, któremu się coś takiego zdarzyło, które to zdarzenie wyrwało go z tego, no z takiego no, swojego rodzaju komfortu, gdzie miał swoją pracę, nikt mu nic nie zarzucał, nie śmiano się z niego. To była dosyć głośna sprawa. Pamiętam, że nawet w telewizji o tym mówiono, bo kiedyś taki program Studio 2, to była taka telewizja śniadaniowa po południu, czy tam wieczorem, można było tak to określić, gdzie pamiętam, że było takie Studio 2, które było poświęcone w całości między innymi kosmitom ubranym tam na zielono i tak dalej. Był zaproszony późniejszy generał, wówczas był majorem jeszcze Hermaszewski i tam też opowiadał właśnie o tym, co on tam w kosmosie widział. Także ta sytuacja no, nie jest komfortowa dla osoby, która widzi, która z czymś się zetknęła. Wydaje mi się, że raczej takie rzeczy będą cyklicznie pojawiały się, tak jak cyklicznie się pojawiały do tej pory, z tym, że no, ci, którzy się z tym zetknęli, będą bardziej po prostu ostrożni w przekazywaniu swojej wiedzy czy tego zdarzenia, które było. Jeżeli trafimy na celebrytów, to na pewno będzie o tym głośno, a jeżeli jest to normalny człowiek, to jemu taki rozgłos do niczego, że tak powiem, nie jest potrzebny. I tu chyba leży takie... Dokładnie, mi się wydaje, że ludzie utracili zaufanie do mediów,
nie będą chcieli takiego rozgłosu jak Wolski, o nim zaraz powiem, ale wiesz, chodzi mi o ten dystans, o tą zmianę zachowania UFO wobec ludzi, bo kiedy się przyglądamy relacjom z lat 60., 70., 80., te obiekty nie bały się. Znaczy, im właściwie chodziło o manifestowanie się, o pokazywanie się, o to, żeby zaznaczyć swoją obecność. Teraz jest odwrotnie. Z czego to wynika, nie wiem, tak na 100%. Dlaczego nie wiem? Dlatego, że nie jestem w stanie przeanalizować wszystkich obserwacji UFO z całego świata. My nie wiemy, ile ich jest. Może nawet w przeciwarku być tak, że najciekawsze rzeczy nigdy nie wyszły na światło dzienne, bo świadkowie nigdy o tym nie opowiedzieli. Ale dysponując tym materiałem, który mamy, możemy dojść do takiego wniosku, że to zachowanie tych obiektów, tych istot się zmieniło. A może jest tak, że ktoś tam gdzieś u góry, w samej Ameryce, doszedł do wniosku, dysponując lepszymi informacjami, że ta zmiana zachowania oznacza, że coś się będzie działo. I może te wszystkie, wiesz, zmiany terminologii, to ta większa otwartość związana jest z tym, że właśnie nadchodzi drobnymi kroczkami jakiś przełom. Ale o tym innym razem. To już chyba któryś raz powtarzam, że innym razem, ale to tak już mam, musicie mi wybaczyć. A co do Wolskiego, to powiem ci, że jak ja przeglądałem na przykład takie archiwum prasowe, no to muszę powiedzieć, że trochę mi go było szkoda. Gdybym był nim, to bym nigdy o tym nie opowiedział. Po tym, co o nim napisano w prasie w PRL-u. Oczywiście byli tacy, którzy dysponowali bardziej otwartym umysłem na całą sprawę, ale w większości, no bo wiesz, dorwał się do tego jakiś pisma, który chciał się podlizać redaktorowi naczelnemu i akurat była taka linia, żeby tępić nieróbstwo i pijaństwo. I no i z Wolskiego zrobiono jakiegoś niebieskiego ptaka, jakiegoś pijaka, jakiegoś, wiesz, zaboboniarza tak naprawdę. I ja się facetowi nie dziwię, że miał dość. Ja nawet go podziwiam, że z tak dużą kulturą podchodził do ludzi, którzy go odwiedzali, którzy się go pewnie 10 razy pytali o to samo, jak to było. Ale wiesz, nie dziwi cię to takie ciągłe zainteresowanie Emilcinem. Mnie się wydaje, że tam nie odpowiedziano na bardzo wiele pytań. Ciągle tam jest jeszcze coś do dodania. To wykorzystał Bartosz Dłutowski, pisząc książkę o Emilcinie, która przez wiele osób została przyjęta bezkrytycznie. No nie wiem, czy tutaj rozwijać ten temat. Chodzi o to, że pojawiła się tam pewna hipoteza, że Wolski został zmanipulowany tak w wyniku jakiejś wojny między ufologami. Natomiast na to nie było żadnych dowodów, że tak było. Świadkowie nie żyli już długo. Pojawiła się hipoteza, tylko hipoteza. I to taka bardzo naciągana, koronkowa. Natomiast wiele portali do dzisiaj mówi, że Emilcin obalony, że to jest wszystko wyjaśnione. Zgadzasz się z tym? Ja czytałem książkę Dłutowskiego i pierwsze założenia były, że, znaczy, tak jak autor tam pisał, że właśnie chce obalić ten mit. No i teraz próbował dorabiać różne teorie do tego. Jedyna teoria, jaką mu została, to właśnie ta walka pomiędzy, znaczy chęć w jakiś sposób ośmieszenia Blani Bolnara i innych ufologów. Raczej nie sądzę, żeby tak było. A po drugie, zrobiono to przy pomocy hipnozy, o której tak naprawdę w owym czasie bodajże tylko jedna książka powstała, bo w Polsce nie było, jeżeli sięgniemy do literatury jakiejkolwiek, czy światowej, czy polskiej, nie ma osób, które by były jakimiś wybitnymi działaczami na niwie hipnozy, hipnoterapeutyki, czy czegokolwiek takiego. No, tu naszym lokalnym był tylko Lech Stefański, no i jakaś tam osoba, która jeszcze, Czaputowski, bodajże sprzed wojną, który miał zresztą pierwszą sprawę sądową w zakresie wprowadzania w hipnozie i wykorzystania osoby, ale tak naprawdę to tak nie działa. To, o czym pisze pan Rudowski, że Wrzonek zahipnotyzował tam Wolskiego i wklepał mu do pamięci jakieś tam rzeczy, to między bajki należałoby to włożyć. Natomiast inną sprawą jest pokazanie Blani Bolnara jako osoby, która była związana ze służbami specjalnymi w Polsce. Tutaj akurat mu to wyszło i to dużo rzeczy by wyjaśniało, a mianowicie między innymi to, dlaczego tak naprawdę ani Bzowski, ani inni badacze nie zajęli się Emilcinem w ten sposób taki dogłębny. Wszystko pozostawiono do zbadania i takim jedyną osobą, która praktycznie badała od początku do końca, to był
Blania Bolnar. Tak jak pisze Rudłutowski, że być może, znaczy według mnie również być może, że był człowiekiem służb, dlatego że taki był system werbowania między innymi. Tutaj akurat przypomnę sobie, w jaki sposób Mieczysław Szczepanik, jeden z twórców WMGU, został wciągnięty właśnie do SB, że tak powiem, no to mniej więcej taka sama historia, też jakieś tam większe pieniądze i wyjazdy zagraniczne, które poszerzały wiedzę, nawiązywanie kontaktów i tak dalej. Wydaje mi się, że służby, to się wiąże z poprzednim tematem, wydaje mi się, że służby potrzebowały ludzi, którzy by stworzyli legendę, że on jest badaczem UFO, żeby móc go właśnie wysyłać na różne sympozja ufologiczne, żeby stamtąd przywoził informacje dotyczące właśnie UFO, między innymi ze Stanów Zjednoczonych czy tam z Europy, po to, że oni upatrywali w tym, że to UFO jest zasłoną dymną nowych technologii, które USA czy Zachód szerzej pojęty próbuje wprowadzić. I to miałoby sens, takie właśnie działanie, że właśnie to, że chłopak bez pieniędzy, który studiuje socjologię, nic tego nizowego, wyjeżdża do Szwecji, zajmuje się UFO, jego artykuły są drukowane później bodajże w Przekroju, czyli tworzenie tej osobowości właśnie. I to tak wygląda, jakby to było faktycznie robione przez służby specjalne. I to też by miało na celu właśnie, tak jak powiedziałem, możliwość jego wyjazdu czy zapoznania się z innymi działaczami zachodnimi, ufologami, właśnie tak ukierunkowane na tym, żeby sprawdzić, jakie... Przecież u nas też w służbach nie byli, że tak powiem, idioci i wiedzieli, że istnieje jakaś tam strefa, są jakieś tam badania tych samolotów, które zostały wykradzione w ten czy inny sposób z bloku wschodniego. I takim super kamuflażem jest właśnie kamuflaż UFO. No, mieli do czynienia bezpośrednio z przylotami U-2 i innymi tego typu samolotami, czy później jak były te łapania spadających satelitów szpiegowskich, gdzie trzeba było takiego satelitę utrzymać, więc cała z tym zabawa była, ale właśnie między innymi być może, że chodziło bardzo często w tych doniesieniach o UFO, o badaniach właśnie z tymi nowymi technologiami, które Amerykanie czy tam Zachód próbował zrobić. I tutaj wpuszczenie człowieka, który na takie sympozja by jeździł i zdobywał takie informacje, jest no, jak najbardziej takim no, celowym działaniem. Z tym, że u nas to może troszeczkę nie wypaliło, bo w latach 80. już mieliśmy kryzysy, mieliśmy strajki, mieliśmy co innego, że tak powiem, mieliśmy Solidarność, mieliśmy co innego na głowie i służby specjalne po prostu odpuściły cały temat. Z drugiej strony ja sobie, wiesz, nie jestem w stanie wyobrazić, co by ten Emilcin miał zmienić, gdyby był robotą służb. Co on by wniósł do ich dorobku? No nic. On by miał właśnie taki punkt zaczepienia. Znaczy nie. On Emilicin bezsprzecznie miał miejsce według mnie, tylko wykorzystanie tego przez służby właśnie do tworzenia historii ufologa. O tym jeszcze powiemy za chwilę. Natomiast chodzi mi o sam Emilicin, bo bezsprzecznie jest to zjawisko dziwne. Historia bardzo nietypowa. Powiem ci jeszcze taką jedną rzecz. Ona nigdy nie była rozpatrywana pod trochę innym kątem, innej hipotezy, bo Emilcin od samego początku był, tak jak Blania i tak jak jego mocodawcy, stricte materialistyczny, czyli było jak było, nie ma żadnych zjawisk psi. Ale nie mówiono o tym, że wiesz, jest taka teoria dystorsji, o której często mówimy, ona zakłada, że UFO to jest jakieś zjawisko, które podczas spotkania ze świadkiem manifestuje się tak, jak świadek sobie świat postrzega. Może takie trochę masło maślane, ale polega to na tym, że, no wiesz, każdy będzie widział to, co ma w głowie. Na przykład, jeżeli ktoś oglądał film science fiction, zobaczy potem te cechy w tym zjawisku, u tego ufonauty, czy w tym obiekcie. Jeżeli ktoś jest bardziej religijny, to będzie postrzegał to zdarzenie przez pryzmat wiary. Oczywiście ta hipoteza ma swoje minusy, bo po prostu to jest tłumaczenie nieznanego nieznanym, no ale zobacz, nigdy nie postrzegano zdarzenia w Emilcinie przez tą perspektywę. No przecież Wolski widział, sam mówił, że widział w czasie wojny żołnierzy Armii Czerwonej pochodzących z Dalekiego Wschodu, którzy trochę z twarzy przypominali tych ufitów. Sam obiekt wyglądał tak jak trochę zdeformowany autobus ogórek.
A tutaj Emilcin interpretowano zawsze dosłownie. Owszem, możecie powiedzieć, byli inni świadkowie, Popiołkowie na przykład, no przecież tutaj już nie może być mowy o tym, że teoria dystorsji zadziałała i dziecko miało w głowie to samo co Wolski. No dobrze, tutaj dzisiaj tego nie rozstrzygniemy, ale zauważ, że coś tam rzeczywiście, może Rudutowski ma tutaj rację pod tym względem, że coś tam kombinowano z tym Emilcinem, ale rację masz też ty, mówiąc, że wykorzystano to, ale tylko dlatego, żeby mieć tego Foxa Muldera w PRL-u, prawda? Tak, ale też teoria dystorsji bardzo fajnie tutaj pasuje, ale ona jest jeszcze, należałoby ją rozszerzyć o to, Blania Bolnar dorozmawiał się, dogadał się z Wolskim, żeby wprowadzić takie małe pułapki na osoby, które nie widziały takich rzeczy, ale chciałyby o tym opowiedzieć. I to było między innymi te płetwy na rękach, jakiś tam znak na piersiach i tak naprawdę nie wiemy co jeszcze. I podejrzewam, że tam we wsi więcej osób widziało niż Popiołki tylko. Tak, ja też tak myślę. Statek, tylko że nauczeni tym, co się dzieje z Wolskim, woleli po prostu powiedzieć, tam ja nic nie widziałem, dajcie mi spokój. Już tam jest nawet powiedziane, że jedna kobieta słyszała jakieś odgłosy, tylko że to jest mała społeczność, ja wiem jak małe społeczności działają. Nikt nie chce mieć problemu i na głowie dziennikarzy, jeżeli ktoś przeczytał, że z Wolskiego zrobiono na całą Polskę jakiegoś tam, wiesz, człowieka, który wierzy w gusła i pijoka i w ogóle i tak dalej. Alkoholika. Tak, to nikt nie chciał tam już więcej z tym mieć do czynienia. Ja zresztą myślę, że sama rodzina Wolskich została tak mocno zestygmatyzowana, że też mieli dość. I to jest zasługa wszystkich, i prasy, i Blani Bolnara, i trochę samego Wolskiego, który z tym wyskoczył. Ja myślę, że nie wiem, czy kiedykolwiek dojdzie coś nowego do tej historii. Może się ktoś z Emilcina przebudzi i powie, wyda takie oświadczenie. Może być wnuk tej osoby, która to widziała, ewentualnie syn, który znajdzie jakiś zapisek, ewentualnie, no bo tam też doszło do tego, że tam huk we wsi był jakiś tam taki duży, z tego co pamiętam, słyszalny, z tym, że wówczas w tym okresie bardzo często takie huki były hukami przy przekraczaniu prędkości dźwięku przez samoloty wojskowe. I to było na porządku dziennym, dlatego nikt specjalnie na to uwagi nie zwrócił, ale podejrzewam, że w momencie, kiedy jedno z drugim by się tak połączyło, być może, że ktoś opowiadał o tym swoim wnukom, że tak było. I wtedy być może, że takie nowe fakty nam na światło dzienne wyskoczą. Tak na to liczę jeszcze. Mam nadzieję przynajmniej, że tak będzie. Nadzieja matką głupi, jak to się mówi. Co to jeszcze można tym Emilcinie dodać? Ja sobie tak czasem myślę, że gdyby ten Blania Bolnar się przyczepił do innego przypadku z Polski, a było, znaczy z Polski, z PRL-u z tamtych lat, 70-tych, 80-tych, i napisał o tym książkę, weźmy chociaż ten słynny przypadek ze Szczecina, kiedy małżeństwo doznało jakiejś tam fazy strasznej w wyniku spotkania z dziwnymi istotami, to w sumie koniec końców też mielibyśmy bardzo kontrowersyjną sprawę. Każda sprawa po prostu tak dogłębnym zbadaniu okazuje się mieć po pierwsze mnóstwo odnóg, mnóstwo potencjalnych wyjaśnień, mnóstwo kontrowersji rodzi. Także Emilcin z jednej strony był wyjątkowy, to fakt, przez niektóre elementy tego zdarzenia, ale z drugiej strony, gdyby tak chcieli napisać, no nie wiem, mówiliśmy na przykład ostatnio z Arkiem Miazgą o takim wydarzeniu w Linówku. Ono było co prawda bardzo krótkie, ale dajmy na to, żeby trochę ten scenariusz rozszerzyć, żeby tam się coś innego wydarzyło i gdyby Blania Bolnar napisał coś o tym, no to też mielibyśmy podobno kontrowersję. Także Emilcin i niezwykły, ale też na tle tego wszystkiego to jest po prostu jedna z wielu historii. Nie wiem, może jeszcze sobie kiedyś, no znowu to mówię, porozmawiamy na ten temat, ale wróćmy do tego, co mówiono o Blani Bolnarze, jego związkach ze służbami, z milicją. Czy po 89 roku, twoim zdaniem, ufologia też była infiltrowana przez służby, które jakoś próbowały sterować myśleniem ludzi na ten temat? Nie sądzę, raczej nie. Tego nie było, po prostu służby miały tak dużo zajęć związanych z utrzymaniem państwowości komunistycznej, że po prostu w latach 80. to już tam na tego, później były te właśnie przepierki już po zmianie władzy, gdzie tam to jest bezpośrednio związane z sytuacją Polski, bo tam mieliśmy Macierewicza, który tam te służby tam gnoił i tam agentów różnych tam pokazywał, czego
nie było wcześniej w żadnym normalnym państwie, tego się nie robiło. No tutaj on zachował się tak jak agent obcego wywiadu, który chce zniszczyć nasze własne służby. Wiesz co, teraz kontrowersyjne pytanie, czy Wylatowo nie było jakąś prowokacją? Wylatowo raczej nie. Wylatowo to nie wiem, co się tam dokładnie działo i dlaczego, co tam się pokazywało, bo tam nie tylko Wylatowo, tam było i było w Żabienku zdarzenie, gdzie coś tam na polu wylądowało. Była właśnie bardzo dużo tych kręgów, które się pojawiły w młynach, które się zakończyły summa summarum takim prostokątem wygniecionym w zbożu, o naprawdę, tam było 100 metrów długie, także nie jest możliwe, żeby to tak ktoś wszedł i sobie tam to zrobił, by go po prostu rolnicy, że tak powiem, cepami wygonili, a skończyło się to jeszcze pożarem tego zboża, także no tak, tam coś tam się działo, jakieś tam zdarzenie było, tam sam Szpulecki potrafił wyczuć tą energię, która tam, że tak powiem, grasowała. Natomiast te przeloty, które były śmigłowców nad tym terenem, no to były takie zwykłe, to nie było gdzieś przez kogoś, lećcie tam i zróbcie zdjęcie, zobaczymy ile tam jest ufologów, zaciągniemy do kartoteki. Czegoś takiego nie było. Po prostu część śmigłowców, które były tam remontowane czy przymalowywane, one jeszcze nie miały naniesionych numerów i po prostu robiły przelot taki, no, z czystej ciekawości, bo naprawdę kręgi bardzo fajnie wyglądają z lotu ptaka, z góry. I to całkiem inne wrażenie robi, niż jak się obserwuje te zdarzenia, znaczy te kręgi z poziomu ziemi, gdzie widzimy drona, który tam robi zdjęcia, czy tam filmy nagrywa i widzimy to w małym okienku komputera, a co innego jest zobaczyć to tak z góry na własne oczy. O wiele więcej się dostrzega i to jest po prostu fajniejsze, no, że tak powiem. Coś w Wylatowie się działo, ale no, w młynach zdjęcia, które wykonywał Barski, na jednym zdjęciu przy troszeczkę takim przerobieniu graficznym tego zdjęcia, to znaczy uaktywnieniu filtrów, nie jakimś tam dorysowaniu czegokolwiek, tylko przy filtrowaniu tego zdjęcia, zmianie kolorów, widać było postacie podobne troszeczkę do szaraków, bo Barski wykonał jedno zdjęcie, z tego co pamiętam, kręgu, który się tworzył i właśnie wówczas można było dostrzec właśnie głowę tej dziwnej postaci. Więc to nie jest takie jednoznaczne to wszystko, co jest, co było wówczas, co się działo. To jest właśnie problem trochę naszego kraju, że jeżeli służby się uaktywniały, jeżeli coś robiły, to mogły to robić ewentualnie, wiesz, w odniesieniu do konkretnych zdarzeń, konkretnych przypadków, jeżeli miały kogoś na oku. Natomiast ja osobiście nie sądzę, że one ingerowały w temat UFO po roku 89. Kwestia jest taka, że one po prostu były zajęte zbyt mocno polityką i tak naprawdę tym, co mogą ugrać ewentualnie przy kolejnych wyborach. No dobrze, ale to jest kwestia bardzo, bardzo skomplikowana i tak naprawdę potrzeba nam jakiegoś informatora. Wy akurat mieliście informatora, pana Szczepanika, który dużo tutaj wnosił. Co prawda po 89 i później to się mogło gruntownie zmieniać. Ja osobiście powiem ci, że nie wykluczałbym takiej sytuacji, gdyby służby nie tyle infiltrowały środowisko, co interesowały się po prostu zjawiskiem UFO, z tego powodu, że jak powiedziałem przed chwilą, do ufologów docierają jako do pierwszych informacje o zdarzeniach, które mogły po prostu umknąć siłom powietrznym. Czyli jeżeli coś dziwnego nadleciało nad Polskę, ufolodzy dali o tym znać, wiedziano gdzie, kiedy i ewentualnie jak temu dalej zapobiegać. Z tego powodu kilka dziwnych incydentów, które się przydarzyły różnym osobom, o tym będziemy jeszcze mówić, bo to już jest bardzo kontrowersyjna kwestia. Może tłumaczyć nam fakt, że jednak ktoś się tą ufologią interesował. Myślę, że nawet się interesuje, powiem ci. Tylko, że nie dzieje się to w takim stopniu, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych. Ale już kończąc nasze rozważania, wiesz, nasi słuchacze się bardzo zainteresowali sprawą, którą żeśmy zajawili, jak to się mówi. Chodzi o wydarzenie z Józefowa. Ono się też wiąże ze sprawą służb. Arku, dosłownie trzy słowa na ten temat, bo to wszystko się zaczęło w sumie od publikacji Kazimierza Bzowskiego lata temu w jednej z jego książek, także w prasie, który mówił, że w jednym z ośrodków, powiedzmy, edukacyjnych pod Warszawą doszło do lądowania UFO. Bzowski przedstawił to zdarzenie zupełnie inaczej.
On mówił, że tam wylądował obiekt, jakiś stwór odcisnął rękę na szybie i tak dalej, i tak dalej. Po latach się okazało, że tam się działy zupełnie inne rzeczy. I ta historia wymaga naprawdę naświetlenia w sposób bardzo dokładny, żeby ją zrozumieć. Ona jest taka bardzo zawiła, ale może o to chodzi, bo tam z tej historii, według twojej wiedzy wynika, że nasze służby interesowały się też pewnym potencjałem, powiedzmy, psi. Dużo na temat właśnie tego zdarzenia wyjaśnił Arek Miazga, bo on tam był, nawiązał kontakty. Natomiast ja przez przypadek nawiązałem kontakt, rozmawiałem z osobą, która uczestniczyła w takim właśnie, takim eksperymencie, powiedzmy to w ten sposób, który polegał na tym, że żeby wykorzystać paranormalne właściwości młodych ludzi. Wiadomo jest, że takie apogeum możliwości paranormalnych, postrzegania pozazmysłowego, czy przenoszenia przedmiotów na odległość, czy tego typu rzeczy, są u osób, które zaczynają dojrzewać. I właśnie z tego, co się zdążyłem zorientować, działało coś takiego w Polsce. Tutaj jest troszeczkę zbieżność z tym, co pokazuje o MK Ultra film Stranger Things. Tylko tutaj no, nie było właśnie tych kafelków, tych ubrań tego typu szpitalnych, ale coś takiego podobnego było. I wykorzystywano do tego hipnozę. I tutaj taką osobą, która miałaby tam działać, był Lek Stefański, pseudonim jego z wojny, z Powstania Warszawskiego, Emfazy, więc tak by to należało powiedzieć, Lek Emfazy Stefański. I on autentycznie działał w służbach specjalnych, był zaangażowany przez służby specjalne i on się z tym nawet nie krył, mówił tylko o tym, że jego działalność polegała na tym, że dostawał informacje, znaczy czasopisma, czy informacje jakiekolwiek z zagranicy, które mu służby specjalne tłumaczyły, na pewno prowadził szkolenia, na pewno działał w tym. Tylko teraz tak, nie jestem pewny, czy ta osoba, z którą i z tym, co ja się zetknąłem, było tożsamo z tym, o czym pisze Bzowski i później wyjaśnienie do tego Arek Miazga. Natomiast bezsprzecznie maczały w tym palce służby specjalne. I tutaj jest właśnie taka, no to jeszcze, ja będę to wyjaśniał jakiś czas, może mi się uda wyjaśnić, bo to ma daleko idące konsekwencje, bo prawdopodobnie te osoby, które zostały w jakiś tam sposób przeszkolone, niektóre z tych osób w dalszym ciągu mogą pracować dla tych służb i nie są to osoby, które by można było powiedzieć o tym, że są aniołami. Ze wszystkimi konsekwencjami, jakie ta wiedza i możliwości tego niosą. Jest to dosyć takie, powiedziałbym, czarny temat, inaczej się tego nie dałoby określić. Niektórzy nawet Stefańskiego nazywali polskim Lordem Vaderem, więc on też nie był takim aniołem. Dużo informacji na ten temat zapewne mogłaby przekazać jego córka, pani Bogna Stefańska. Niestety ona nie żyje od jakiegoś czasu i ten trop raczej jest taki, urwał się. Niemniej jednak są w dalszym ciągu, żyją osoby, które tam były szkolone i one być może, że na ten temat z czasem coś więcej powiedzą. Prawdopodobnie latem uda mi się coś więcej na ten temat wydobyć i wtedy to być może, że paru ludzi by mogło to nawet uratować życie, no bo to tak wygląda, jakby niektóre zgony u nas, ludzi, którzy byli nadmiernie zainteresowani tym tematem, były takie dosyć niewyjaśnialne. Jeżeli zwrócimy uwagę na to, jak niektórzy politycy, którzy próbowali sięgnąć afer, giną, no to raczej by to tak mniej więcej tłumaczyło działanie tych ludzi. Także to taka bardzo, bardzo szara albo nawet czarna strefa. Chodzi o po prostu pewien ośrodek, nie będziemy mówić jaki, można to jednak wyczytać w internecie, w którym dochodziło do bardzo dziwnych zdarzeń. To znaczy, to był ośrodek dla dzieci z problemami. Nie był to wcale szpital psychiatryczny. To były dzieci po prostu z pewnymi deficytami odnośnie uczenia się.
No i tam niektórzy z nich mieli bardzo dziwne doświadczenia w tym ośrodku, sugerujące, że byli poddawani działaniu hipnozy, ewentualnie jakiegoś innego oddziaływania. Nie wiem, czy to nazwać praniem mózgu. I wśród tych ich doświadczeń były między innymi bardzo spektakularne spotkania z UFO. To wszystko można by było zgonić na chorobę psychiczną właśnie, na efekt uboczny działania leków, ale wkraczamy tutaj już na bardzo mroczne terytoria. I do tej sprawy jeszcze wrócimy, bo ona musi zostać uporządkowana tak naprawdę, aby mogła zostać opowiedziana i rzuci nam nowe światło na, kto wie, być może polskie MK Ultra. Arku, serdecznie Ci dziękuję za dzisiejszą wizytę, było bardzo, bardzo ciekawie. Zapraszam po raz kolejny. Wszystkich tutaj słuchających zapraszam też na blog WMGU, tam zapoznacie się z najciekawszymi relacjami z archiwum Arka i jego kolegów. Jeżeli macie jakieś relacje na temat UFO z północno-wschodniej Polski, z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, ale nie tylko, zapraszamy do kontaktu. Arku, ja Ci jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję również za to, że mogłem cokolwiek wnieść w dyskusję UFO. Zapraszam na naszą stronę, także jak i do posłuchania tego, co Piotr mówi właśnie w UFO historiach. Bardzo ciekawe rzeczy. Dzięki. I jak zwykle zapraszam na kolejny odcinek UFO historii. Trzymajcie się, cześć.